gdzie używane są tylko nogi. Natomiast taekwondo w wersji ITF sportowo to czworobój. Występują cztery konkurencje, w których każdy może się odnaleźć. Nie musi być wojownikiem. Może zająć się taekwondo od strony artystycznej, robiąc układy. Może rozbijać duże ilości desek. Lub też, jeżeli jest bardzo skoczny, może zająć się technikami specjalnymi. Taekwondo jako dyscyplina sportowa bardzo długo była związana z Koreą. W tej chwili Koreańczycy tak jakby odsunęli się troszeczkę od się przedstawić Państwu różne aspekty tej sztuki walki. Na początku dzieci prezentowały formy, które przygotowują do układów właśnie. W taekwondo występują 24 układy. Każdy z nich ma określoną ilość ruchów. Dla przykładu podam, że pierwszy układ ma ruchów 19, natomiast wyższe układy mistrzowskie zawierają aż 56-58 ruchów, które trzeba zapamiętać, wykonać precyzyjnie. I to jest ta część artystyczna taekwondo. Tutaj mamy przykład części związanej z walką. Walka w taekwondo wygląda podobnie jak w kickboxingu. Używamy rąk, technik bokserskich, używamy nóg, technik nożnych. Tutaj mamy przykład wykonania formy w drużynie. Na zawodach międzynarodowych występują też konkurencje drużynowe i dwie zawodniczki, Patrycja Kaniowska, ta z przodu, i Natalia Michoń z czarnymi pasami, są mistrzyniami Europy właśnie w układach drużynowych. Dzisiaj prezentują jeden z układów. W układach drużynowych liczy się precyzja technik i choreografia, czyli nie zawsze wszystko musi być wykonywane równo. Ważne, żeby było bardzo atrakcyjne i miał podtekst artystyczny. Polacy w taekwondo ITF, tak jak już mówiłam, od wielu, wielu, wielu lat są pierwsi w klasyfikacjach medalowych na mistrzostwach świata i na mistrzostwach Europy. Potem mamy kolor żółty, zielony, niebieski, czerwony i na końcu czarny mistrzowski pas. Pomiędzy pełnymi kolorami występują jeszcze takie beleczki. To jest tak jakby stopień przejściowy między jednym kolorem a drugim, ale jest to również stopień wszystkich pasów kolor, czyli trener. Pierwszy, drugi, trzeci to są stopnie przed trenerem, to jest asystent trenera. Można już prowadzić zajęcia, natomiast tak naprawdę dopiero od czwartego dana rozpoczyna się prawdziwa przygoda z taekwondo. Stopnie mistrzowskie, zdajemy egzaminy do stopnia 7 dan, 8 i najwyższy 9 dan nadawane są honorowo. Są u nas osoby w różnym wieku. Mam nadzieję, że dzisiejszy pokaz zachęci też innych do rozpoczęcia drogi z koreańską sztuką walki taekwondo. Jest to bardzo atrakcyjny sposób spędzania wolnego czasu. Osoby, które chcą się bawić w sport, mają szansę na wyjazdy międzynarodowe i zwiedzanie świata. Natomiast ci, którzy nie widzą siebie w rywalizacji, pracują. Pierwszy z lewej mojej strony w czerwonym kasku, Piotr Maj, jest mistrzem Polski zeszłorocznym i w tym roku Piotrek też obronił mistrzostwo. Niestety jest jeden ważny element, trawa robi swoje. Trzeba zdać na czarny pas, żeby być członkiem kadry narodowej. Bez tego niestety ten warunek jest bardzo ważny. Mam nadzieję, że Piotrowi w końcu się uda osiągnąć stopień mistrzowski i tak samo jak Patrycja i Natalia będzie mógł reprezentować Pruszcz Gdański na arenie międzynarodowej. A ma bardzo dobre warunki i myślę, że jest to kwestia czasu, kiedy będzie również medalistą na najważniejszych imprezach międzynarodowych. Rozbić. Natomiast na zawodach wyższej rangi, mistrzostwach Europy i mistrzostwach świata jest specjalna maszyna i deska jest zawieszona na wysokości około 3 metrów 20, więc osoby, które doskakują do takiej wysokości, są naprawdę bardzo wysportowane. Jeszcze raz, Alan się skoncentruje i spróbuje drugi raz. Piotrek też przytrzyma.
wcale nie jest to takie proste, jak widać. Brawo. Umiejętności osoby ćwiczącej, jej zaawansowanie fizycznego, wysokość tych desek, tak jak tutaj, gorące brawa. Od wyskoku do rozbicia deski jest naprawdę bardzo długa i poziom osób, które są w stanie wykonać taką technikę, jest naprawdę już bardzo wysoki. Rafał uważa na trawę. Gorące brawa. Prawie się udało. Całości. I za chwilę, kiedy już zawodnicy przepołowią te pustaki, czekamy na wielkie brawa. Cisza, koncentracja i... Jest! Rafał, chwila koncentracji. Wielkie brawa! Radek na razie przymierza pięść i za chwilę uderzenie z góry. Wielkie brawa! I teraz pani droga. Wielkie brawa. Pani Dorota. Go! 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 Go!